Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim już w tym roku webinarze organizowanym przez Onkofundację Alivia. Nazywam się Agnieszka Dolna i w Fundacji jestem odpowiedzialna za projekty edukacyjne, bazę wiedzy, portale Prosto w Raka, Onkomapę i organizację i prowadzenie webinarów takich jak ten dzisiejszy. Ten dzisiejszy webinar jest inny niż dotychczasowe, które poświęcaliśmy zazwyczaj jednemu rodzajowi nowotworu. Zapraszaliśmy ekspertów, którzy opowiadali o najlepszych, najnowszych metodach diagnostyki i leczeniu. Tego wieczoru zaprosiliśmy Państwa, żeby opowiedzieć o najbardziej wymiernej formie pomocy, jaką oferuje Fundacja Alivia, czyli o wsparciu finansowym. O sposobach, w jaki realizujemy ten rodzaj wsparcia, opowiedzą moje koleżanki z zespołu programów pomocowych w kolejności wystąpień Urszula Zienkiewicz, Aleksandra Ciepała i Jadwiga Chujecka. Witam Was serdecznie, a naszym gościem specjalnym jest podopieczna fundacji, pani Dorota Paszkiewicz, która przyjęła nasze zaproszenie i opowie o swoim doświadczeniu z korzystania ze wsparcia Alivii. Witam pani Doroto i dziękuję, że pani jest z nami. Dwa słowa na temat kwestii technicznych. Zawsze pada pytanie, czy webinar będzie nagrany i dostępny później. Tak, zawsze tak robimy, nagrywamy i publikujemy później na naszym kanale YouTube. Oraz jak zawsze zachęcamy Państwa do zadawania pytań. W prawym dolnym rogu widzą Państwo okienko czatu, gdzie możecie zadać nam pytania. Czat jest moderowany, więc pytania pokazują się z chwilowym opóźnieniem, a czas na odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania mamy na koniec naszego spotkania. To tyle tytułem wstępu, ale zanim przejdziemy do merytoryki, dwa słowa na temat fundacji. Bo być może niektórzy z Państwa Fundacji Alivia jeszcze dobrze nie znają, a Alivia istnieje i pomaga pacjentom już ponad 10 lat. Na zdjęciu widzą Państwo założycieli, rodzeństwo Agaty i Bartosza Polińskich, którzy tworzą fundację i przewodzą jej od właśnie ponad 10 lat. U Agaty w wieku 28 lat wykryto zaawansowany nowotwór piersi. I tylko dzięki determinacji jej i wsparciu brata Agata żyje, ma się świetnie i wciąż prowadzi fundację. Ale przeszli bardzo trudną drogę, mijali meandry systemu zdrowotnego, leki sprowadzali ze Stanów za własne fundusze, więc wiedząc doskonale, jak trudno poruszać się pacjentom onkologicznym w polskim systemie ochrony zdrowia, postanowili wspierać innych pacjentów i dzielić się swoim doświadczeniem. Naszą misją, naszym celem Fundacji Alivia jest walka z rakiem. Działamy, by zapewnić wszystkim pacjentom równy dostęp do skutecznej opieki onkologicznej. Bronimy godności chorych na nowotwory złośliwe i tworzymy narzędzia, dzięki którym mogą Państwo podejmować świadome decyzje dotyczące zdrowia. I przede wszystkim staramy się dodawać odwagi do walki z rakiem. O jakich narzędziach mówimy? W ciągu tych wielu lat istnienia fundacji stworzyliśmy wiele serwisów usługowych, portali edukacyjnych, które właśnie wspierają pacjentów onkologicznych w zdobywaniu wiedzy i znajdowaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, które Państwa nurtują. W tej chwili staramy się zgromadzić te wszystkie usługi fundacji w jednym pakiecie i otwieramy społeczność Fundacji Alivia. Zapraszamy pacjentów i ich bliskich do dołączania, by móc w jednym miejscu skorzystać z wszystkich usług, które oferujemy. W jednym miejscu dowiedzą się Państwo, czym jest leczenie celowane i badania genetyczne w portalu Prosto w Raka. Jak założyć i
onkozbiórkę i uzyskać finansowanie kosztów związanych z leczeniem. Jakie są gdzie są najkrótsze kolejki do badań w portalu Kolejkoskop. Onkomapa to przewodnik po najlepiej ocenianych lekarzach i ośrodkach onkologicznych w Polsce. Baza wiedzy to setki artykułów i porad w zakresie onkologii, a Onkoindeks to wademekum informacji o nowoczesnych terapiach. A najważniejszym tak naprawdę jest możliwość zadania bezpośredniego pytania przez telefon albo przez e-mail naszym konsultantkom, które odpowiadają na najtrudniejsze, nurtujące pacjentów onkologicznych pytania. To, co jest unikalne, to to, że pozyskujemy stale nowe benefity od partnerów, od firm zewnętrznych, które wspierają nasz projekt. I już dzisiaj nasi podopieczni mogą skorzystać na każdym etapie choroby z bezpłatnej porady dietetyka, psychoonkologa, ze zniżek na przejazdy i taksi i zniżek na zakup żywności medycznej. I ten pakiet benefitów będzie się stale powiększał. Tyle tytułem wstępu. A już teraz zapraszam Ulę Zienkiewicz, która opowie o tym, że choroba to wyzwanie również finansowe. Jak założyć onkozbiórkę? Dzień dobry. Nie słychać mnie? O, lepiej. No. Dobrze, to się spróbuję zbliżyć do mikrofonu. Jednym z programów pomocowych, którym się zajmuję i opiekuję, jest właśnie Alivia Onkozbiórka. Zaraz Państwu opowiem troszeczkę o tym programie. Alivia Onkozbiórka wcześniej się nazywała Skarbonika i też część z Państwa może tamtą nazwę bardziej kojarzy, natomiast Przepraszam, Ula, coś jest z mikrofonem nie tak. Bliżej za bardzo nie mogę. A teraz? Okej. Okay. Jak jest znośnie, to niezbyt. Chyba jest dobrze. To będę też starała się. Świetnie i od początku poproszę, dobrze? Dobrze. Dobrze, czyli Alivia Onkozbiórka, o której Państwu opowiem, wcześniej się nazywała Skarbonką, natomiast przeszła tutaj taki generalny remont i teraz jest Alivia Onkozbiórka. Natomiast jakby całe założenie tego portalu się nie zmieniło, jest to portal zbiórkowy, który powstał w odpowiedzi na potrzeby pacjentów onkologicznych. I jak się Państwo domyślacie, no tutaj tymi potrzebami są po prostu potrzeby finansowe, bo niestety jest tak, że choroba onkologiczna no nie jest tylko wyzwaniem stricte fizycznym, psychicznym, emocjonalnie trudnym, ale także jest to wyzwanie finansowe. Wiąże się to z tym, że niestety, ale ponad połowa zalecanych terapii onkologicznych w Polsce nie jest refundowana zgodnie z wytycznymi takimi międzynarodowymi. No i jakby to się łączy z tym, że często pacjenci, aby otrzymać bardziej skuteczne, bardziej nowoczesne leczenie, muszą je po prostu pokryć z własnych środków, z własnej kieszeni i stąd jakby to finansowe wyzwanie jest czasami no po prostu ogromne. Oczywiście do tego dochodzą takie codzienne koszty związane z leczeniem, których jest no cały szereg. Są to dojazdy do ośrodków medycznych, są to koszty badań, konsultacji, rehabilitacji, specjalnego żywienia. No po prostu tych wydatków jest całe mnóstwo, a też wiemy, że pacjent onkologiczny często zmienia mu się sytuacja zawodowa, pogarszają się te warunki ekonomiczne i nagle mało, że pacjent się zmaga z chorobą, to jeszcze się musi zmagać z tymi problemami finansowymi. I teraz tak, portal Alivia Onkozbiórka jest przeznaczony dla każdego pacjenta onkologicznego, dorosłego, który ma zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Tak naprawdę to są jedyne dwa kryteria przystąpienia do naszego programu.
No może poza jeszcze trzecim, którym jest dostęp do internetu, bo jednak tutaj wszelkie działania odbywają się online, ale jakby cała metodologia jest bardzo prościutka i portal jest dostosowany także dla mocno starszych osób, tak żeby każdy był w stanie go samodzielnie obsłużyć. I teraz co taki pacjent, który założy u nas zbiórkę, może od nas otrzymać? Przede wszystkim założenie zbiórki łączy się z powstaniem takiej dedykowanej, spersonalizowanej strony dla każdego podopiecznego. To jest właśnie taka tutaj przykład na obrazku strony z taką zbiórką, gdzie jest zdjęcie pacjenta, jest króciutka jego historia, jest cel, jaki sobie założył, czyli ile chciałby zebrać środków. Oczywiście jest do tego podłączony rachunek do wpłat, następuje włączenie w mechanizm wpłat online i taka zbiórka już tutaj jest w pełni funkcjonalna. Oprócz tego na każdym etapie już jakby po uruchomieniu zbiórki, ale też przed, podopieczny otrzymuje od nas wsparcie takie i merytoryczne, i techniczne, co oznacza, że no, można do nas w każdej chwili w ciągu tygodnia, w godzinach naszej pracy zadzwonić, napisać. My tutaj pomagamy i taką zbiórkę obsłużyć i odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące działania zbiórki, ale także te dotyczące chociażby leczenia, nie wiem, na co można wydawać środki. No, wszystko, co podopiecznemu przyjdzie do głowy, to jesteśmy też po to, żeby takiego wsparcia udzielać. Jakby też cały czas sprawujemy pieczę nad tymi zbiórkami, wypłaty są realizowane bardzo często, tak średnio 2 razy w tygodniu, więc tutaj pacjent też zazwyczaj nie musi w ogóle czekać na tą obsługę. No, staramy się, żeby każdy się czuł zaopiekowany. Oprócz tego zbiórka łączy się też z możliwością zbierania 1,5% podatku, w tym roku jest to już 1,5%. I zbiórka jest synchronizowana po prostu z możliwością pozyskiwania też środków właśnie z tego tytułu. Środki z 1,5% podatku tak samo wpadają na zbiórkę i tam są widoczne, więc nie ma potrzeby tutaj zakładania żadnego osobnego subkonta. Oprócz tego podopieczny ma dostęp do swojego internetowego panelu użytkownika. I tam po prostu może tą swoją zbiórkę na bieżąco obsługiwać, modyfikować, aktualizować, może w każdym momencie na przykład dodać sobie zdjęcia do galerii, dodać wpis do dziennika, ma wgląd w każdą darowiznę, która na jego zbiórkę wpłynie oraz ma też wgląd we wszystkie swoje wypłaty, czyli po prostu te środki, które już wykorzystał, też widzi w jaki sposób, kiedy, ile, jest to wszystko no, bardzo przejrzyste. Oprócz tego każdy podopieczny może się zapoznać z poradnikiem, jak gromadzić środki, bo tutaj staramy się też podpowiedzieć dodatkowo, w jaki sposób, jaką efektywność zbiórki podnieść i o tym jeszcze później też koleżanka będzie opowiadać. Oferujemy promocję zbiórki, czyli tutaj jako fundacja podejmujemy pewne działania, żeby taką zbiórkę maksymalnie rozpowszechnić, wypromować. Głównie to się dzieje przez nasze media społecznościowe. Robimy takie posty na Facebooka, uruchamiamy reklamy, tworzymy informację prasową, z którą próbujemy dotrzeć do dziennikarzy. No, tutaj jakby też staramy się maksymalnie zaangażować i pomóc po prostu w osiągnięciu sukcesu. Oprócz tego pacjenci mają do dyspozycji też w swoim panelu użytkownika, mają dostęp do takiego projektu ulotki bądź plakatu. To jest gotowy projekt, gotowy szablon, który można tak naprawdę od ręki wydrukować i z niego korzystać przy rozpowszechnianiu gdzieś tam tych ulotek, plakatów wśród bliskich, współpracowników, znajomych. To także służy temu, żeby taka zbiórka mogła osiągnąć sukces. I dodatkowo do 500 zł my jako fundacja refundujemy taką kwotę za wydrukowanie takich ulotek, plakatów.
Czyli po prostu no tutaj te pieniądze dokładamy od siebie, żeby wspomóc pacjenta w takich działaniach właśnie promocyjnych. I teraz, co zyskuje podopieczny, zakładając taką zbiórkę pod naszymi skrzydłami? No przede wszystkim to, co najważniejsze, to te zebrane środki mogą się realnie przełożyć na możliwość zastosowania skuteczniejszego, bardziej nowoczesnego leczenia, najbardziej skutecznych leków, które nie są w Polsce refundowane. No a to się przekłada po prostu na wzrost szans na powrót do zdrowia i to jest no, absolutnie najważniejsza rzecz. Oprócz tego, no ponieważ zbiórka jest pod naszą pieczą, to jest ona też jakby w pełni wiarygodna dla potencjalnych darczyńców, czyli wiedzą w każdej chwili, na co środki są zbierane przez pacjenta, w jaki sposób są wydatkowane. No tutaj każdy ma wgląd w to, na co zostały środki przeznaczone, ile jeszcze brakuje. No, myślę, że jest to potencjalnie bardzo ważne dla wszystkich, którzy taką zbiórkę chcą wspierać, bo wiedzą, że tutaj jest ona uczciwa, przejrzysta, jawna i nie ma po prostu żadnej możliwości jakichkolwiek nadużyć. No i oczywiście dla pacjenta to jest też zapewnienie takiego poczucia bezpieczeństwa, bo nawet jeśli środki nie będą w danej chwili potrzebne, bo przykładowo pacjent ma zabezpieczone leczenie, ma refundowane leczenie, no ale gromadząc takie środki, ma takie po prostu no, koło ratunkowe na przyszłość, gdyby cokolwiek się zadziało, gdyby na przykład trzeba było zmienić leczenie na płatne, gdyby pojawiły się jakieś nieprzewidziane wydatki, to taka zbiórka też nie ma żadnej tak naprawdę daty ważności, w związku z tym środki, które tam są zgromadzone, mogą sobie bezpiecznie leżeć i po prostu być tam na wszelki wypadek, co myślę, że no, tutaj daje ogromny komfort psychiczny dla naszych podopiecznych. Jeśli chodzi o sam proces przystąpienia, to jest to bardzo prościutkie. Można bezpośrednio zarejestrować się przez stronę onkozbiórka.pl bądź wchodząc na naszą główną stronę alivia.org.pl, tam jest zakładka Szukasz pomocy i potem Zostań podopiecznym. Ja tutaj nie będę dokładnie opisywać, jak te kroki przebiegają, natomiast tak naprawdę to polega na wypełnieniu takich podstawowych danych osobowych, stworzeniu takiego swojego króciutkiego profilu, czyli załączenie zdjęcia, napisanie kilka słów o sobie, określenie, ile pieniążków chciałoby się zebrać, załączenie zdjęcia bądź skanu potwierdzającego diagnozę onkologiczną, wybranie pełnomocnika, bo tutaj każdy nasz podopieczny ma też swojego pełnomocnika, który też może w jego imieniu występować. I to w zasadzie tyle. Potem podpisujemy umowę, pacjent podpisuje, jego pełnomocnik oraz my jako fundacja i zbiórka może tak realnie w przeciągu kilku dni być już w pełni aktywna i sobie tutaj działać. Ważne jest to, na co podopieczny może wydawać środki zebrane na zbiórce. I teraz są to wszelkie tak naprawdę wydatki związane z chorobą onkologiczną i jej leczeniem, ale co ważne, leki i terapie, które tutaj pacjent chciałby zrefundować, muszą mieć udowodnioną naukowo skuteczność i bezpieczeństwo, co oznacza, że nie refundujemy leczenia niekonwencjonalnego bądź alternatywnego. No jest to po prostu związane z naszą polityką taką no tej naukowej wiarygodności i bezpieczeństwa. My też chcemy mieć pewność, że pacjent po prostu jest leczony w sposób bezpieczny i prawidłowy i że nie grozi mu tutaj żadne niebezpieczeństwo z tej strony. Czasami są wyjątki, jeśli wiemy, że lekarz onkolog takie wspomagające leczenie zaleca, to po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia może być taki wydatek zrefundowany, ale przede wszystkim
refundujemy dojazdy do ośrodków leczenia, badania, wszelkie konsultacje prywatne i procedury medyczne, cały szereg leków, jakieś środki dietetyczne, jeśli pacjent wymaga odżywiania takiego specjalnego medycznego, rehabilitacja i sprzęty rehabilitacyjne, peruki, protezy, no tutaj jest jakby cały szereg tych kosztów, które można jakby ze zbiórki opłacać, to tutaj ciężko nawet wymienić je wszystkie. Tutaj na tym slajdzie Państwo zobaczycie, jakie są dwie drogi korzystania ze środków. To jest refundacja i finansowanie i one się różnią w zasadzie tylko tym, że przy refundacji pacjent jakby opłaca dany wydatek sam, po czym przedstawia nam odpowiedni dokument księgowy. To wszystko się też odbywa w panelu użytkownika internetowo. I po weryfikacji takiego dokumentu środki wracają już na prywatne konto podopiecznego. Natomiast w przypadku finansowania to zazwyczaj dotyczy troszkę wyższych wydatków, znaczy wydatków, które kosztują więcej. Może pacjent nam zgłosić, że jest potrzeba przelania pieniędzy od razu ze zbiórki bezpośrednio na rzecz danego ośrodka bądź, nie wiem, apteki, ośrodka rehabilitacyjnego, po prostu takiego podmiotu, który daną usługę bądź produkt sprzedaje i wtedy my bezpośrednio ze zbiórki przelewamy te pieniądze do takiego miejsca i dopiero na koniec pacjent nam dostarcza dokument księgowy potwierdzający taki wydatek. I w zasadzie chyba opowiedziałam już o takich głównych aspektach dotyczących tego naszego portalu zbiórkowego. Natomiast tutaj na koniec tylko takich parę liczb, żebyście Państwo wiedzieli, jaka skala jest jakby naszego działania. Tutaj w samym tylko 2022 roku, który jeszcze zresztą się nie skończył, więc tutaj jeszcze się to, już nawet chyba dzisiaj doszły kolejne zbiórki, więc to już nawet nie jest 107 zbiórek, tylko bodajże 109. W każdym razie tyle ich zostało założonych w tym roku, czyli tylu podopiecznych dołączyło do naszej fundacji. Podopieczni wypłacili ze swoich zbiórek tylko w tym roku blisko 5 milionów złotych, co oznacza, że po prostu ta suma została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z leczeniem. Są to ogromne pieniądze. I tutaj ostatnia cyferka dotyczy satysfakcji naszych podopiecznych, bo my na bieżąco, co kwartał, przepytujemy naszych podopiecznych pełnomocników, czy są po prostu zadowoleni z korzystania z portalu Alivionko Zbiórka, czy nie napotykają żadnych trudności, czy są zadowoleni z kontaktu z nami. To jest dla nas bardzo ważne. Po prostu chcemy być pewni, że ta obsługa jest na jak najlepszym poziomie i że podopieczni czują się zaopiekowani. W związku z tym taką ankietę co kwartał przeprowadzamy. I tutaj jest bodajże wynik z dwóch kwartałów tegorocznych, pokazujący, że 97% przepytanych podopiecznych i ich pełnomocników poleciłoby portal Alivionko Zbiórka innej osobie chorej na raka, która potrzebuje wsparcia finansowego. Więc mam nadzieję, że to jakby też świadczy o tym, że to, co robimy, jest potrzebne, jest ważne i staramy się, żebyśmy byli jeszcze jakby w tym lepsi. I tak naprawdę to tyle, co ja bym chciała powiedzieć od siebie. Oczywiście zapraszam do kontaktu, tutaj Państwo znajdą moje dane kontaktowe, ja jestem dostępna w dni powszednie od 9 do 17, więc jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania, to zawsze można tutaj się do nas odezwać i chętnie pomożemy, odpowiemy i jak tylko możemy, to Państwa wesprzemy, no bo od tego jesteśmy. I chyba przekazuję głos do studia z powrotem. Dziękuję serdecznie. Ula, bardzo dziękuję za przedstawienie tematu onkozbiórki.
Od nowego roku podatnicy mogą przekazywać nie 1%, a 1,5% podatku na wsparcie organizacji pożytku publicznego. O tym, jak pacjenci, podopieczni fundacji mogą korzystać z tego rodzaju wsparcia finansowego, opowie Aleksandra Ciampała. Zapraszam, Ola. Tak, witam serdecznie wszystkich, dobry wieczór. Tak, nazywam się Aleksandra Ciampała, jestem koordynatorem do spraw programów pomocowych i jestem między innymi odpowiedzialna też za portal Alivionko Zbiórka. Przede mną Ula opowiedziała o tym, w jaki sposób można dołączyć do Onkozbiórki, w jaki sposób można skorzystać ze środków zgromadzonych w Onkozbiórce i jak w ogóle ten program nasz działa. Ja natomiast chciałam powiedzieć o tym, w jaki sposób możemy zgromadzić środki w Onkozbiórce. Tutaj przede wszystkim chciałam się skupić na 1,5% podatku, ponieważ okres rozliczeń podatkowych zbliża się już bardzo. To przypada na początek każdego roku, stąd też chciałabym jak najwięcej powiedzieć w tym temacie. Jest to jedno z głównych źródeł finansów w Onkozbiórce. Czym jest tak naprawdę 1% podatku i czemu teraz mówimy te 1,5% podatku? O tym już też Agnieszka powiedziała pokrótce. Możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego funkcjonuje w prawie polskim od 2004 roku. Jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju ukłon państwa w stosunku do organizacji pożytku publicznego, ponieważ to państwo pozwoliło rozdysponować swój podatek podatnikom na organizację pożytku publicznego. Czyli to jest podatek, który normalnie byśmy zapłacili, przekazali do Skarbu Państwa, ale państwo pozwoliło nam, aby ten 1% został przekazany zgodnie z naszą, jakby z naszą wolą. Stąd też to zostało wprowadzone na rzecz organizacji pożytku publicznego. Teraz w 2022 roku nastąpiła pewna zmiana. 1% podatku został zwiększony do 1,5% podatku. Wynika to z tego, że w ramach Polskiego Ładu została podwyższona kwota wolna od podatku. Oznacza to, że część podatników o niższych dochodach w ogóle nie przekaże tego 1% podatku, obecnie 1,5% podatku. Została również obniżona stawka podatku PIT, przez co pozostałe osoby zapłacą niższy podatek niż dotychczas i to wpłynie na to, że ten 1%, dotychczasowy 1% by zdecydowanie został zmniejszony i organizacje pożytku publicznego dostałyby mniej środków. W związku z tym organizacje, które mogły otrzymywać ten 1%, zrzeszyły się i zgłosiły się do państwa z prośbą o wprowadzenie pewnej zmiany, tak aby zrekompensować tę stratę. W związku z tym państwo zgodziło się na to, aby odpisywać 1,5%, a nie 1% podatku. Co jest tutaj jeszcze bardzo ważne, aby podatnicy nie obawiali się, że to w jakiś sposób podwyższy ich podatek. To zupełnie nie w ten sposób działa. To jest kwestia tego, że podatek, który i tak byśmy zapłacili do państwa, to będzie procent od tego podatku, który i tak byśmy zapłacili do państwa, który by trafił do Skarbu Państwa, będzie przekazany na organizację pożytku publicznego, więc podatnik sam stratny przy tym nie będzie. Od kogo możemy uzyskać 1,5% podatku? Możemy tylko i wyłącznie od osób fizycznych. Nie mogą przekazywać 1,5% osoby prawne, na przykład spółki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe. Więcej informacji o tym, jakim PIT-em i kto dokładnie, jakiego rodzaju podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku, to się pojawi w artykule dzisiaj wieczorem na naszej stronie internetowej. Tam będzie dokładnie opisane, jakim PIT-em i kto może przekazać właśnie te wpłaty na organizację pożytku publicznego. 1,5% podatku można przekazywać tylko i wyłącznie na organizacje pożytku publicznego, w tym też na podopiecznych tych organizacji. Co jest też istotne, co roku lista organizacji pożytku publicznego jest aktualizowana. Ta lista jest publikowana na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Nasza organizacja też się tam znajduje i jak najbardziej można też w przyszłym roku przekazywać 1,5% na nas i na naszych podopiecznych. I do kiedy ten 1,5% podatku można przekazywać? Co roku jest to do końca kwietnia, do 30 kwietnia. Akurat w 2023 roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, więc ostatni dzień rozliczeń podatkowych przypada na 2 maja. Został wydłużony do 2 maja. Co jest jeszcze istotne, w poprzednich latach osoby, które rozliczały się PIT-em 28, mogły się rozliczyć do 28 lutego. W tym momencie teraz mogą też się rozliczyć do 30 kwietnia. Mówię tutaj o osobach, które się rozliczają, bo rozliczając przekazujemy też 1,5% podatku na konkretną organizację.
w jaki sposób przekazać 1,5%. To jest najważniejsze. Musimy prawidłowo i terminowo rozliczyć PIT. Jeżeli nie złożymy terminowo rozliczenia, 1,5% podatku nie zostanie przekazane na organizację pożytku publicznego. To jest bardzo ważne. W PIT-ie, którym się rozliczamy, jest osobne pole, które ja tutaj też wskazałam na tym slajdzie, gdzie możemy wskazać organizację, której chcemy przekazać 1,5% podatku. W polu 147 wpisujemy jedynie numer KRS, nie musimy wpisywać nazwy fundacji. Każda organizacja ma swój indywidualny numer i wystarczy wpisać ten numer KRS. W polu 148 wpisywana jest kwota. Jeżeli rozliczamy się przez program internetowy, ta kwota zliczy się automatycznie. Natomiast jeżeli rozliczamy się indywidualnie, musimy tutaj sami wyliczyć te 1,5% podatku. Następnie mamy w polu 149 cel szczegółowy. To jest bardzo ważny cel, jeżeli my chcemy przekazać środki na konkretnego podopiecznego. Tutaj wpisujemy, tak jak na screenie, program Onka Zbiórka, imię i nazwisko podopiecznego oraz numer zbiórki. Dopisałam tutaj też informację o polu 150. To pole dotyczy tego, czy wyrażamy zgodę na przekazanie danych podatnika do organizacji pożytku publicznego. Zdarzają się takie sytuacje, że niektóre wpłaty mogą do nas nie trafić, albo podatnik, albo podopieczny nie widzi swojej wpłaty na swojej zbiórce. Jeżeli wyrazimy zgodę na przekazanie tych danych, mamy większe prawdopodobieństwo, mamy większą możliwość zweryfikowania, czy ta wpłata w ogóle do nas trafiła, czy do nas nie trafiła, i wtedy na przykład możemy się zgłosić do Urzędu Skarbowego, żeby wyjaśnili, dlaczego ta wpłata nie trafiła do danej fundacji. Więc to może się okazać przydatne. A w jaki sposób apelować o 1,5% podatku? Tak jak już Ula wcześniej wspomniała, w panelu użytkownika nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z szablonów ulotki, plakatu i obrazka, tej grafiki 1,5% podatku. Te grafiki są spersonalizowane i są dostosowane do każdej zbiórki. Naprawdę warto z nich skorzystać, zwłaszcza że jeszcze zwracamy środki za wydruk do 500 zł, a obrazki i grafiki mogą Państwo swobodnie wykorzystywać na Facebooku, na Instagramie czy na Twitterze. Też jak najbardziej sugerujemy Państwu, aby zgłosić się do różnego rodzaju firm księgowych z prośbą o zaproponowanie swoim klientom przekazanie 1,5% podatku na Państwa cel. Tutaj też zalecam rozejrzeć się, czy wśród Państwa znajomych nie ma na przykład jakiejś księgowej albo osoby, która rozlicza PIT-y swoich znajomych. Być może ona też by była chętna do tego, żeby proponować Państwa zbiórkę, żeby te środki można było przekazać na konkretną zbiórkę. Też sugerujemy, aby rozkładać ulotki albo plakaty w urzędach skarbowych i w biurach rachunkowych, szczególnie w tym czasie, kiedy są rozliczenia 1,5% podatku w ogóle, i wtedy może być większe prawdopodobieństwo, że ktoś skorzysta z tej ulotki faktycznie. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, proszę udostępniać informacje o zbiórce w mediach społecznościowych, na Facebooku, czy na Instagramie, czy na Twitterze. Obecnie wszyscy funkcjonują w mediach i najłatwiej jest dojść do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te nośniki. I ostatni punkt to jest rodzinę przyjaciół i prośba do rodziny przyjaciół i współpracowników o pomoc w rozpromowaniu zbiórki. To jest szczególnie ważne właśnie w tym czasie, zbliżają się święta i będziemy się spotykać w większym gronie z rodziną i ze znajomymi. Warto wtedy też przekazywać informacje, że jest założona zbiórka, że można przekazywać czy darowiznę, czy w najbliższym czasie też 1,5% podatku. Więc proszę o tym nie zapominać, bo też znajomi i najbliżsi to jest taka najmocniejsza nasza siła. I kiedy wpłaty trafiają na zbiórkę? Co jest tutaj dosyć istotne, środki z 1,5% podatku przekazywane są do organizacji pożytku publicznego do końca lipca, jednak nie jest to współmierne z tym, że te środki trafiają bezpośrednio już na zbiórki konkretnych podopiecznych. Dopiero do końca września urzędy skarbowe organizacji pożytku publicznego otrzymują od swoich urzędów skarbowych listy z celami szczegółowymi. I dopiero na tej podstawie organizacje mogą rozdysponować poszczególne środki na zbiórki zgodnie z informacją w celu szczegółowym. Dlatego też październik jest takim czasem, kiedy te środki, które wcześniej otrzymaliśmy, możemy przypisywać zgodnie z celami szczegółowymi do konkretnych zbiórek. Więc środki pojawiają się w październiku już bezpośrednio na zbiórkach i z tych środków wtedy można z nich skorzystać. W związku z tym, że 1,5% podatku to obowiązuje tylko w
określonym czasie w roku. Chciałam jeszcze tutaj powiedzieć o tym, w jaki sposób można inaczej też apelować, jak inaczej można też apelować o wpłaty na onkozbiórkę, ponieważ tak jak powiedziałam, 1,5% podatku jest tylko w określonym czasie, natomiast przez cały rok można apelować o wpłatę, o darowizny i to teraz o tym chciałam wspomnieć. To, co też już wcześniej powiedziałam, działania wśród znajomych to są kluczowe działania. Bardzo jest ważne to, aby prosić swoich znajomych czy rodzinę najbliższych, aby rozsyłali informacje o zbiórce do swoich najbliższych, zamieszczali informacje na swoich fanpage'ach, na Instagramie, na Twitterze, żeby ta informacja doszła do największego grona odbiorców. Też, co jest ważne, najchętniej pomagamy osobom, które znamy albo z którymi coś nas łączy. Dlatego jest większe prawdopodobieństwo, że wtedy możemy otrzymać jakąś wpłatę. Kolejne to jest działanie w internecie, to też już wcześniej powiedziałam w kontekście 1,5%, aby udostępniać i publikować link do swojej zbiórki na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Działania lokalne. Tutaj warto też się zastanowić nad tym, aby w punktach usługowych obok swojego miejsca zamieszkania rozdawać ulotki albo plakaty. To też trochę działa na tej samej zasadzie, że jeżeli kogoś znamy, jeżeli kogoś nawet znamy z widzenia, to chętniej pomożemy takiej osobie, bo już ją kojarzymy i chcemy też jej pomóc. Kolejny punkt to są działania w mediach. Warto też zgłosić się do mediów lokalnych, do lokalnych gazet czy do portali internetowych, opisać swoją historię, wysłać prowadzonej zbiórce. Też przez to, że zbiórka jest prowadzona w portalu internetowym, jest to też bardziej wiarygodne źródło do opublikowania dla takich mediów. Kolejny punkt to są darowizny od firm, fundacji korporacyjnych. Często duże korporacje mają pewne fundusze, które mogą przekazać na cele charytatywne, więc warto zgłosić się do nich z prośbą o przekazanie darowizny. Tutaj też polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś jest z mniejszej miejscowości i przy tej miejscowości mieści się jakaś duża korporacja, jakaś duża spółka, też warto się zgłosić z prośbą o przekazanie darowizny, opisać na przykład, że też się mieszka w pobliżu tej spółki, jest większe prawdopodobieństwo, że taką darowiznę można uzyskać. Kolejny punkt to są zbiórki pieniędzy na Facebooku. To jest też dosyć popularna ostatnio metoda. My mamy również konto na Facebooku, my jako Fundacja Onkofundacja Alivia. Pod naszym kontem można założyć zbiórkę na rzecz fundacji i opisać w tej zbiórce, aby przekazać środki bezpośrednio na konkretnego, wybranego podopiecznego. Wtedy te środki z tej konkretnej zbiórki zostaną przekazane właśnie na wybraną zbiórkę. W ostatnim czasie też dużą popularnością się cieszą zbiórki urodzinowe. 2 tygodnie przed urodzinami Facebook już przypomina o tym, że taką zbiórkę można założyć, więc przypominajcie znajomym, czy nawet sami możecie taką zbiórkę założyć. I mamy ostatni punkt, to są aukcje charytatywne na Allegro. Również mamy konto na Allegro, możemy założyć cel dla konkretnego podopiecznego i w tym celu można wystawiać różnego rodzaju przedmioty. Środki ze sprzedanych przedmiotów trafią wtedy bezpośrednio na zbiórkę naszego podopiecznego. I to z mojej strony już wszystko, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można pozyskać środki w zbiórce, więc oddaję głos ponownie do studia i możemy iść dalej. Dziękuję bardzo, Ola. Myślę, że to były bardzo cenne informacje. I płynnie przejdziemy do kolejnego tematu. Zdarza się, że pacjenci mają wystarczającą kwotę na pokrycie nierefundowanego leczenia, ale nie mają możliwości zakupu bezpośrednio. O tym, jak Alivia pomaga w tym obszarze, opowie Jadwiga Chojecka. Zapraszam, Jadwiga. Dobry wieczór Państwu. No, cieszę się bardzo, że tutaj wytrwali Państwo o tak późnej porze. Ja opowiem o takiej specyficznej sytuacji, z którą boryka się polski pacjent, kiedy jest leczenie, jest możliwość poprowadzenia leczenia, natomiast lek nie podlega refundacji. I teraz pacjent, nawet posiadając środki, które pozwoliłyby mu na sfinansowanie takiego leczenia, zgodnie z polskim prawem nie ma takiej możliwości. Zgodnie z polskim prawem obecnie leczenie albo jest w pełni refundowane, albo jest całkowicie komercyjne. To co oznacza, że albo pacjent płaci w prywatnym ośrodku za leczenie, hospitalizację, podanie leku, oczywiście wtedy te koszty są wyższe,
albo leczenie jest właśnie refundowane. I teraz w sytuacji, w której pacjent chciałby zapłacić za leczenie, może w ten sposób otrzymać lek, natomiast nie ma możliwości właśnie, żeby te środki wypłacił z własnego konta i takie środki mogą przejść przez fundację. My jakby tutaj jesteśmy pośrednikiem. I teraz opowiem troszkę, w jaki sposób to się odbywa. Jak to działa? Działa to w taki sposób, że pacjent zgłasza się do fundacji, następnie przekazuje nam informacje dotyczące danych osobowych oraz planowanego leczenia. My na tej podstawie przygotowujemy umowę darowizny z pacjentem oraz analogiczną umowę darowizny ze szpitalem. Co dalej? Pacjent wpłaca środki do fundacji, a my te pieniądze przekazujemy do szpitala. A następnie pacjent otrzymuje leczenie i ponosi koszty wyłącznie leku. Już nie jakby całość, wszystkie dodatkowe koszty są refundowane, czyli podanie, konsultacja czy wcześniejsze badania. Także to jest jakby bardzo proste, a jednocześnie umożliwia tym pacjentom, którzy posiadają te środki, na właśnie zakup leku poprzez podpisanie takiej umowy darowizny z fundacją i dalej podpisanie umowy darowizny ze szpitalem. I teraz jak to wygląda w liczbach? Podpisujemy bardzo dużo takich umów. W 2022 roku było to 138 umów. Są to umowy podpisywane z dużymi ośrodkami onkologicznymi, takimi jak Narodowy Instytut Onkologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To są naprawdę duże ośrodki, które właśnie w ten sposób przyjmują pieniądze na leczenie konkretnych pacjentów. Kwotę, którą do tej pory przekazaliśmy, jakby którą pośredniczyliśmy, to kwota ponad 4 miliony złotych. Także jeśli ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji, że wie, że jest jakieś leczenie, które mogłoby zostać zastosowane, a jednocześnie nie podlega refundacji i ma środki na to leczenie, to zapraszamy do kontaktu z fundacją i my tutaj pomożemy, podpowiemy, co zrobić, żeby właśnie takie leczenie sfinansować. Bardzo dziękuję. Dzięki, Jadwiga. Bardzo serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu temat tego, jak działają nasze programy finansowe z perspektywy fundacji. Ale zaprosiliśmy też, jak wspominałam, panią Dorotę Paszkiewicz, podopieczną Fundacji Alivia, która zgodziła się opowiedzieć nam, jak proces zakładania i korzystania z onkozbiórki wygląda z perspektywy pacjenta. Czy pani Dorota jest z nami nadal? Halo, halo. Widzę, że się łączymy, ale z oporem. Halo, halo, pani Doroto. Jeśli pani nas słyszy, to może proszę spróbować się połączyć jeszcze raz z webinarem, a w tym czasie odpowiemy na kilka pytań, które zostały zadane na czacie. Czekając na panią Dorotę, zerknijmy na pytania, które się pojawiły. Przepraszam. Pytanie. Tak.
pierwsze pytanie, które było, to potrzebuję co 2 miesiące zakupić koreczki do rurki tracheotomicznej i koszt takiego zakupu to około 500 zł. Czy jest możliwość zbiórki? Czy mogę taką zbiórkę zgłosić? Pani jest po całkowitym usunięciu krtani. To pytanie. Zapraszam. Pani. Ula, tylko bliżej. Bliżej. Ale mogę też że ja najbardziej tak, zakładam, że tutaj zakup tej rurki jest związany z chorobą onkologiczną, więc jak najbardziej ma to powiązanie i taki wydatek może powtórzyć jeszcze, bo bardzo słabo. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak. Dobrze, to Ula wyłącz na razie, ja w takim razie powiem to, co Ula powiedziała. Ula powiedziała, że jeżeli jakby zakup ten jest związany właśnie z chorobą nowotworową, przejściem choroby nowotworowej, to jak najbardziej taki zakup będzie można dofinansować. Najpierw oczywiście będzie trzeba zbiórkę założyć u nas, ale też będziemy musieli zweryfikować dokumentację, która zostanie dołączona podczas zakładania zbiórki. Dzięki. Kolejne pytanie dotyczy 1,5% podatku. Czy jest kiedykolwiek możliwość otrzymania wykazu darczyńców, którzy dokonują wpłaty 1,5% podatku? To pytanie jest do mnie, więc odpowiem, ale nie mam takiej możliwości, aby uzyskać listę podatników, ponieważ jest to związane z ochroną danych osobowych. Jedynie my jako fundacja możemy uzyskać listę, możemy uzyskać informacje o podatnikach, jeżeli ktoś wyraził zgodę, tak jak mówiłam w swojej części prezentacji, natomiast my nie możemy dalej przekazywać tej informacji w związku z tym, że to jest już ochrona danych osobowych i byśmy przekazywali dalej, przetwarzalibyśmy dalej te informacje, przekazując je podopiecznym, a do tego nie mamy prawa niestety. Więc takiej listy wydać nie możemy. Dzięki. Kolejne pytanie to, dostałam się na badania kliniczne do Niemiec. Jeśli zostanę wylosowana do CAR-T, będę musiała zamrozić komórki na własny koszt. To jest koszt około 15 tysięcy euro. Czy jest możliwość założenia takiej zbiórki? Rozumiem, czy jest możliwość założenia zbiórki na ten cel? To jest tak samo jak w przypadku w tej poprzedniej odpowiedzi. Czy tutaj jak najbardziej możemy też dofinansować i można zbierać środki poprzez naszą fundację właśnie na ten cel. Można jak najbardziej założyć zbiórkę. Super. Tu mamy uzupełnienie tego pytania o te 1,5% i wykazu, bo pani Małgorzata dopisuje, że często my jako podopieczni nie jesteśmy świadomi i nie mamy informacji, kto dokonuje wpłaty, a nie wypada nam niektórych osób, niektórych darczyńców pytać, czy dokonali dla nas wpłatę. Tak, znaczy, ja sobie zdaję z tego sprawę i to jest ciężki temat, jeżeli chodzi o weryfikowanie i proszenie o potwierdzenie, czy ta wpłata została przekazana. Jedyne to ja mogłabym zasugerować, to ewentualnie weryfikowanie po wysokości kwoty, ale to też by trzeba było zapytać podatnika, czy przekazał i w jakiej kwocie. Natomiast no, tego niestety nie możemy przeskoczyć. Tych danych podać nie możemy. Jeżeli już jest też taka możliwość, że jeżeli podatnik na przykład chce mieć pewność, czy te środki do nas trafiły, a może się do nas zwrócić bezpośrednio do fundacji, jeżeli bezpośrednio osoba, która przekazała daną kwotę, przekazała ten 1,5% podatku, chce się upewnić, czy te środki do nas trafiły, ona może się do nas zgłosić, może nam przekazać część swojego PIT-u, pierwszą stronę PIT-u i tą część, gdzie jest informacja o 1,5%. My możemy zweryfikować na podstawie tych danych, czy te środki do nas trafiły. Tyle, że to też wymagałoby wtedy kontaktu z podatnikiem, to on by musiał do nas wrócić z informacją, czy poprosić nas o to, żebyśmy to potwierdzili, więc i tak gdzieś ten podatnik jest włączony tutaj w ten proces. Natomiast to są jedyne możliwości, jakie możemy zaproponować, żeby zweryfikować, czy te środki faktycznie do nas trafiły. Dzięki, Ola. Mamy też od pani Małgorzaty komentarz, że teraz bardzo trudno wejść do biur księgowych, podatkowych, bo w obecnych czasach przeważnie w każdej firmie jest taka osoba, która takowej pomocy potrzebuje.
No myślę, że to, no, oczywiście jest to prawda, ale zawsze warto próbować. Prawda? Tak. To też jeszcze nawiążę do tego, co ja mówiłam, że warto szukać poznajomych, bo znajomi to jest jakby największa siła i może ktoś zna kogoś, kto ułatwi nam dojście do danej księgowej, do biura księgowego. Trzeba na pewno próbować. Super, to wszystkie pytania, więc... I komentarz, że zbiórki rodzinowe to bardzo fajna propozycja. Tak, obserwując media społecznościowe widzimy, że to prawda. Pani Dorota chyba do nas wróciła. Halo, słyszymy się? Super. To zapraszam. Teraz. Jakieś problemy techniczne miałam z telefonem. O, ale wszystko się dobrze złożyło. Tak, Pani Doroto, proszę nam pokrótce przybliżyć historię Pani choroby. Od kiedy Pani choruje, na jaki typ nowotworu? No ja zachorowałam, można powiedzieć, tak na swoje 40 urodziny. Znalazłam sobie guza w czerwcu 2020 roku i zachorowałam na raka piersi i hormonozależny HER2 dodatni. To i właśnie na, jeżeli chodzi o, bo dzisiaj spotykamy się w odnośnie właśnie Fundacji Alivia, na Fundacji Alivia natrafiłam w 2021 roku, ponieważ po całym cyklu leczenia, po operacji okazało się, że powiedzmy, jakby nowotwór mój nie zareagował na leczenie tak, jak powinien i została u mnie choroba resztkowa. I żeby poprawić sobie rokowania, to po prostu chciałam zastosować, znaczy zaproponowała mi moja prowadząca pani onkolog lek, który niestety w moim przypadku nie był refundowany. No i wtedy natrafiłam właśnie na Fundację Alivia, ponieważ musiałam podpisać się, znaczy miałam kontakt właśnie z panią Jadwigą Chojecką, musiałam najpierw podpisać umowę darowizny, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby skorzystać z tego leczenia i zdecydowałam się, żeby wpłacić sobie pierwszą transzę. To były dosyć duże pieniądze, ponieważ u mnie za jedno podanie leku wychodziło około 11 tysięcy złotych. No i tak jak wspominała pani Jadwiga, jakby sama nie jestem stroną w sprawie i nie mogłam sama wpłacić tych pieniędzy, więc musiało to się odbywać przez fundację. No i wtedy podpisałam umowę i pani w fundacji zachęcała mnie do tego, żebym założyła właśnie tą onkozbiórkę. Co pamiętam, przerażało mnie strasznie. Bo właśnie, czy to była łatwa decyzja? Jakie nie, emocje temu towarzyszyły? Takie to był przeogromny strach i trochę też pewnie wstyd, ponieważ proszenie o pomoc nigdy nie jest, chyba mi się wydaje, czymś łatwym. I żeby schować gdzieś tam, powiedzmy, ten wstyd i te takie swoje jakieś ambicje, nie wiem, schować do kieszeni, więc to kosztowało mnie dosyć, pamiętam, strasznie duże emocje, ale po namowie chyba tak z mojej siostry, zdecydowałam się na tą onkozbiórkę, ponieważ tak sobie właśnie próbowałam przypomnieć te emocje. Najbardziej to chyba mi chodziło o to, że nie chciałam, żeby choroba całkiem zabrała mi mojego życia. I wiadomo, bo mogłam sprzedać samochód, tak, gdzieś tam mieszkanie zastawić, no ale w tym wszystkim właściwie też chodzi o to, że to jest jakiś tam proces leczenia, trzeba przyjąć lek, który kosztował niestety duże pieniądze, no ale trzeba później po tym wszystkim jakoś żyć. I tak jak pamiętam, właśnie siostra mnie do tego namówiła, że przecież nie każdy, to nikogo się nie zmusza, bo to jest dobrowolna wpłata. I ja mówię, no i zachęciłam do tego, żeby spróbować. I się zdecydowałam właśnie wtedy na założenie tej onkozbiórki, co faktycznie, tak jak opowiadały panie wcześniej, jest bardzo proste, intuicyjne, to naprawdę zajmuje wcale niedużo czasu i bez żadnych zbędnych formalności to wszystko przebiegało bardzo sprawnie. A jeszcze chciałam nadmienić, że tą pierwszą właśnie tą umowę darowizny podpisywałam, będąc wtedy na naświetlaniach w Poznaniu, to był okres, gdzie była głęboka pandemia, wszystko było pozamykane, więc to naprawdę wszystko, ale jakoś nam się to, pamiętam, udało zdalnie wszystko pozałatwiać. I jak pamiętam, że udostępniałam tą zbiórkę, to całą noc wcześniej nie mogłam spać ze stresu, ale zaangażowała się to bardzo moi znajomi, bliżsi, dalsi i rodzina. No i przyznam szczerze, że ja jestem przykładem tego, że chyba przerosło to moje oczekiwania, ponieważ ja w przeciągu chyba praktycznie 3 dni zebrałam całą kwotę. No właśnie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo pani cudownie opowiada, ale żeby uświadomić naszym widzom, 11 tysięcy to jedno podanie, a całkowity koszt terapii, i ile pani musiała zebrać pieniędzy, żeby cały... Ponad 110 tysięcy,
ponieważ znaczy pewnie byłoby więcej, tylko że ja na początku, jeżeli chodzi o podjętą decyzję o podaniu tego leku, to musiała być zgoda wojewódzkiego konsultanta do spraw onkologii. I ja taką zgodę dostałam, później właśnie w ramach takiego tak zwanego RDTL-u miałam mieć podany ten lek. Dyrekcja szpitala tam też jakby gdzieś tam była zgoda, no ale fundusz by się nie zgodził, ponieważ ten mój lek był na tak zwanej liście wyłączeniowej, gdzie nie można było właśnie refundować tego w tym zakresie. I dlatego przez te formalności, powiedzmy, no gdzieś tam o te dwa podania się gdzieś tam troszeczkę to skróciło, no ale 10 podań w każdym razie dostałam tego leku. No, i to, to są bardzo, bardzo duże pieniądze. Tak, to są bardzo duże pieniądze. Jak szybko pani zebrała tą wymaganą kwotę? Że u mnie praktycznie w ciągu 3 dni. To przerosło w ogóle moje najprzyjemniejsze oczekiwania. Ja byłam ogromnie wzruszona i pamiętam, że jak jechałam właśnie na podanie pierwszej dawki, to którą dopłaciłam sama z własnych pieniążków, to taka byłam strasznie rozemocjonowana. Pani doktor mówiłam, że udało mi się już zebrać całą kwotę, więc jakby już miałam taki spokój głowy, że wiedziałam, że mogę sobie tą terapię dokończyć. I samo to finansowanie właśnie to przebiegało bardzo sprawnie, naprawdę, to czy w ogóle wszystkie, powiedzmy, czy finansowanie, czy refundacja, bo korzystam jakby z dofinansowania do innych jeszcze rzeczy, to przebiega bardzo sprawnie, tak chciałam tylko powiedzieć, naprawdę, to jest rozpatrywane bardzo szybko, szybko są pieniążki. No właśnie, bo mówimy tutaj, powtarza się hasło nierefundowane leczenie, te wielkie koszty, ale tak naprawdę onkozbiórki to refundacja kosztów wszystkich związanych z leczeniem. Proszę powiedzieć naszym widzom, jakie jeszcze koszty jakby sobie refunduje pani z tej zbiórki? Koszty dojazdu, tak? No bo jak mówiłam, że na podanie leku jeździłam co 3 tygodnie, a że mieszkam, bo korzystam z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, tam się leczę. Więc ja mieszkam w mniejszej miejscowości z województwa lubuskiego, więc mam 140 km, więc jakby no, odległość jest dosyć spora, więc jakby koszty transportu też pokrywam z tej onkozbiórki. Z pomocy na pewno badania genetyczne, które też miałam takie poszerzone, to też miałam wsparcie właśnie z onkozbiórki. No i to finansowanie do protezy, do gorsetów, tak, no ponieważ miałam mastektomię radykalną, więc jakby noszę, korzystam właśnie z protezy, więc to też jest wsparciem, ponieważ dofinansowanie funduszu tam jest w granicach, nie pamiętam, już chyba 300 zł. No i to jest taka proteza, no szczerze mówiąc, no nie, chyba nikt by nie chciał czegoś takiego nosić w biustonoszu, więc dlatego wszystkie te inne protezy są troszeczkę droższe i dlatego to pamiętam, to z tego właśnie korzystam z dofinansowania z onkozbiórki. No i też ostatnio mi się przydarzył obrzęk limfatyczny, więc zakup rękawa takiego przeciwobrzękowego też miałam dofinansowany, tak, z fundacji, także no dosyć dużo jest możliwości, z których można skorzystać. To dobrze słyszeć, że korzysta pani w pełni z tych możliwości. To jeszcze zapytam, jak zareagowali pani bliżsi, dalsi znajomi, jaka była reakcja na to ogłoszenie zbiórki? W jaki sposób pani promowała też tą zbiórkę? To znaczy, no jak właśnie mówiłam, że ja wyrzuciłam to u siebie na stronę na Facebooku. No i to tak po prostu poszło tak lawinowo, jak domino, klocki. I jeden drugiego znajomi, najbliżsi i tak po prostu wystarczyło tu mnie. Pamiętam, że jak rozmawiałam właśnie z panią z fundacji o tym możliwości właśnie wsparcia, o tych ulotkach, co można zrobić jeszcze, to ja pamiętam, że mnie w ogóle przerażał sam fakt, że musiałam wrzucić informację taką. I mówię, dobrze, poczekajmy. Najpierw muszę ochłonąć, tak, że wrzuciłam na Facebooka i zobaczymy. No ale zaskoczenie było ogromne, ponieważ no, mi się udało po prostu w ciągu prawie 3 dni zebrać te pieniążki. I pamiętam, bo ja jestem z mojej miejscowości, pochodzę, no więc jak już rzuciłam informację, no to już wtedy wiadomo, w całym mieście praktycznie to huczało, ale po tym jak mi się udało zebrać te pieniążki, to było takie fajne, że ludzie mnie zaczepiali też na ulicy i tak każdy się cieszył. Ojejku, super, cieszę się bardzo, że się udało, jesteśmy z panią i chyba w tych czasach pandemii, gdzie wszyscy byli tacy przygnębieni tym, że jest tak ciężko i ten strach, to takaś, pamiętam, że to była chyba taka ogólna, chyba jakaś taka radość miałam wrażenie, że po prostu dużo ludzi mnie po prostu zaczepiało i cieszyło się razem ze mną z tego, że udało mi się zebrać te pieniążki. Także dzisiaj z perspektywy czasu pewnie szybciej bym się do tego zabrała i nie miałabym takich oporów. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby korzystać z pomocy.
No właśnie, chciałam na koniec zapytać, czy co chciałaby Pani przekazać naszym słuchającym pacjentom, którzy może są w podobnej sytuacji do Pani, jakieś dobre rady, oprócz zachęcenia, przepraszam. No właśnie na pewno dlatego, że po prostu tak jak mówiłam na początku, nie, że choroba nie może nam odbierać naszego życia, tak? A jeżeli ja jestem ogólnie z wykształcenia zawodu, jestem farmaceutą i jakby wiedząc, mając świadomość tego, że jest nowoczesne leczenie, z którego mogłabym skorzystać, a finansowo mi po prostu no, nie miałam takiej możliwości, no to więc mówię, tym bardziej zachęcam do tego, żeby próbować do tego, co w danym momencie jest jakby powiedzmy no, do wykorzystania, tak? Tym bardziej, że pamiętam po roku czasu od momentu, kiedy ja dostałam lek, to w moim wskazaniu to jakby refundacja została przyznana dla kobiet z tym właśnie w moim przypadku takim lekopiersie w chorobie resztkowej, więc tym bardziej byłam taka dumna z siebie, że jednak zawalczyłam o siebie i teraz wróciłam do pracy, pracuję, tak, jestem w dalszym leczeniu, ale już jakoś tak na razie odpukać wszystko dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Doroto za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Pani słowa i Pani świadectwo przekonało tych, którzy jeszcze się wahają z założeniem onkozbiórki. Na pytania już odpowiedzieliśmy, żadne się nowe nie pojawiły. Oprócz też tego, co Pani Dorota mówiła, podparcia tego tym, że ktoś sugerował naszej podopiecznej, że powinna sprzedać dom i z tego sfinansować leczenie, ale przecież no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieszkać z rodziną w namiocie, prawda? Tak jak Pani Dorota powiedziała, nie możemy pozwolić, by choroba odebrała nam życie, skoro są inne możliwości. Nasz czas przeznaczony na dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Pytania były. Ja serdecznie Państwu dziękuję za obecność i aktywność w postaci zadawanych pytań i komentarzy. Pani Dorocie dziękuję za fantastyczną rozmowę, a moim koleżankom za fachowe przedstawienie najważniejszych informacji o prowadzonych przez nas działania. Ja ze swojej strony chciałam przypomnieć Państwu o konkursie, jaki trwa na portalu Alivia Onkomapa, gdzie mogą Państwo jako pacjenci, osoby towarzyszące, osoby bliskie chorym na nowotwór głosować na placówkę dziesięciolecia oraz lekarza przyjaznego pacjentom onkologicznym. Głosowanie odbywa się w postaci oceny, wystawienia oceny lekarzowi bądź placówce na portalu onkomapa.pl. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, z tej okazji chciałam Państwu życzyć spokojnego, rodzinnego czasu, odpoczynku od trosk dnia codziennego i by nowy rok 2023 przyniósł tylko dobre myśli, tylko nadzieję i odwagę do walki z chorobą nowotworową. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tym roku przez ostatnie 12 miesięcy, a może i dłużej. I zapraszamy na kolejny webinar, który odbędzie się już w styczniu. Dziękuję i dobranoc. Dobranoc, dziękujemy.